Tomasz Szatkowski, wieloletni polski ambasador przy NATO. Zrobiło się o nim głośno, kiedy media zaczęły się rozpisywać, że będzie wiceszefem nowego układu w NATO. Polak nie pełnił tak ważnej funkcji od prawie 20 lat. I nagle co się okazało? Okazało się, że jego kandydaturę zablokował Donald Tusk. I teraz, ponieważ o sprawie zrobiło się głośno i niemalże jest pewne, że w związku z tym żaden Polak nie będzie pełnił tak ważnej funkcji. A ja nieoficjalnie mogę Państwu powiedzieć ze stuprocentowego źródła, że było już ustalone, że Szatkowski będzie wiceszefem NATO, który będzie odpowiadał za jeden z najważniejszych sektorów, to znaczy za inwestycje zbrojeniowe. Inwestycje zbrojeniowe w NATO. Wyobrażacie sobie Państwo w dobie wojny za naszą granicą, jak fundamentalna dla polskiego bezpieczeństwa jest to funkcja. Tusk ją zablokował, o sprawie zrobiło się głośno w Polsce i dzisiaj został zmuszony do tego, żeby w Sejmie odnieść się do tej sprawy. I co powiedział w polskim Sejmie? W swoim stylu. To znaczy oskarżył tego człowieka o, zacytuję Państwu, dwa najważniejsze oskarżenia. O wpływy wywiadów zagranicznych, kontakty z zagranicznymi wywiadami i o kontakty z firmami zbrojeniowymi. Kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi, a także opieranie się na sugestiach i inspiracjach zagranicznych firm przy sporządzaniu ważnych dokumentów państwowych dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa państwa. Pogrzebałem i chcę Państwu powiedzieć, o co dokładnie chodzi. Chodzi mianowicie o to, że na Szatkowskiego, jako na ambasadora polskiego przy NATO, były donosy. Jeszcze w 2018 roku pisane do różnych miejsc. Donosy polegały na tym, że pracuje dla zagranicznych służb, czy może pracować dla zagranicznych służb. Dlaczego? Ano dlatego, że dla brytyjskich, ponieważ kończył studia w Londynie, czy amerykańskich, bo miał stypendium amerykańskie. Dodatkowo rzeczywiście był w tych donosach oskarżany o to, o kontakty z firmami zbrojeniowymi. Rzeczywiście pracował w Bumarze. Co to jest Bumar? Polska firma, spółka Skarbu Państwa, nasz wspólny majątek, która zajmuje się zbrojeniami. Sam Szatkowski miał dość tego typu pomawiania w różnych donosach, które były słane przez kogoś wszędzie i poprosił szefa kontrwywiadu wojskowego o to, żeby te informacje zostały zweryfikowane według najmocniejszych narzędzi, jakie polskie państwo posiada. Więc został poddany najpilniejszej procedurze, podłączony pod wariograf i został zweryfikowany pozytywnie. Te wszystkie historie okazały się nieprawdziwe. Jeszcze w 2018 roku. Co więcej, później podobne poświadczenie uzyskał najwyższe poświadczenie natowskie i przechodził kolejne procedury w polskim państwie do 2024 roku. Więc o czym mówił dzisiaj Donald Tusk, blokując Polaka na tak kluczową funkcję z punktu naszego bezpieczeństwa? O donosikach z 2018 roku, które potem zostały negatywnie zweryfikowane. Wyobrażacie sobie Państwo? Taki troll polskim premierem? A wiecie Państwo, dlaczego tak naprawdę zablokował Szatkowskiego? Dlatego, że był przez kilka lat związany z naszym obozem. Pan Antoni Macierewicz tu podnosi głos. To jest były wiceminister u pana Macierewicza. Interes Platformy nie pierwszy raz ważniejszy niż kluczowa polska racja stanu. I to w tak fundamentalnej sprawie jak NATO, polskie bezpieczeństwo i uzbrojenia. Więc proszę Państwa, jeżeli to jest dla kogoś z Państwa za mało, żeby zobaczyć, że polska racja stanu dla Tuska nie istnieje, to ja już nie jestem w stanie pomóc.